widziałem na naszych grupkach, że wielu fanów narzekało na to, że w sieci, a głównie na YouTubie i na TikToku, no bo tam jest o to najłatwiej, że dużo się spoilerów pojawiło przed premierą. Premiera filmu była w piątek, a już we wtorek, w środę krążyły spoilery i to naprawdę dobrej jakości, które wyjawiały największe niespodzianki w tym filmie. No i to nie jest problem tylko tego jednego filmu, tylko ogółem wszystkich filmów Marvela. Mieliśmy film ostatnio Spider-Man No Way Home i spoilery o tym, jak Tobey Maguire i Andrew Garfield pojawiają się w tym filmie. No latały już we wtorek, w środę. I jeżeli ktoś korzystał z YouTube'a, a czasem, nie wiem, ogląda sobie jakieś zwiastuny, czy fragmenty filmów, czy jakieś spoty, czy nawet omówienia filmów, czy seriali, no to przez przypadek może się na to natknąć. I ja ogółem lubię wiedzieć, mi nie przeszkadzają spoilery, ja to nawet lubię się zapoznać wcześniej z niektórymi informacjami, żeby pójść na salę kinową, zweryfikować, jak to wszystko jest zrealizowane. Ale ja jestem jakby wyjątkiem i zdaję sobie z tego sprawę, że większość osób lubi mieć to zaskoczenie, to fajne kinowe przeżycie, tą niespodziankę, że idziesz na seans i tam dowiadujesz się właśnie, jakie rzeczy mają się wydarzyć. I jest to zjawisko, które myślę, że trzeba zdecydowanie piętnować, szczególnie jeżeli spoilery pojawiają się w miniaturkach, głównie tutaj chodzi o YouTube'a, gdzie wrzucane są fragmenty nagrane gdzieś, nie wiem, telefonem, czy pokątnie są nagrane z jakichś państw, nie wiem, typu Indonezja czy Korea Południowa, gdzieś jeden czy dwa dni wcześniej oni mają dostęp do tego filmu, i ktoś wyciąga telefon, filmuje 15-20 najważniejszych sekund i wrzuca to i jeszcze daje tą główną treść tego spoilera na miniaturkę i to jest takie no bardzo deprymujące. Pewnie przeżywaliście tak jak ja premierę zarówno Infinity War jak i Endgame. No i tam głównym zaskoczeniem filmu Avengers Koniec Gry jest to, że Kapitan Ameryka jest godny podnieść Mjolnira, atakuje Thanosa za pomocą zarówno tarczy, jak i młota Thora. I byli youtuberzy, nawet polscy youtuberzy, którzy wrzucali to na miniaturkę i to jeszcze przed premierą filmu. I myślę, że powinniśmy sobie dać jakąś przestrzeń taką bezspoilerową, bo oczywiście jak mamy Kapitana Amerykę z Mjolnirem, no to się fajnie kliknie, ale nie powinniśmy, myślę, dawać tego, nie wiem, przez pierwszy tydzień, dwa po premierze filmu. U nas na grupce ustawiliśmy sobie przestrzeń bezspoilerową do drugiego weekendu. No nie każdy ma możliwość w pierwszy weekend pójść do kina i sprawdzić film, no bo wiadomo, ludzie poza tym, że są wielkimi fanami filmów, mają przede wszystkim, no wiecie, no życie, tak? Pracę, obowiązki, albo po prostu nie mogą pójść w tym terminie, albo też nie mieszkają w dużych miejscowościach, albo w takich miejscowościach, gdzie jest dostęp do kin tak łatwy. I na przykład są z mniejszych miejscowości, a tamten film będzie grany dopiero, nie wiem, z tygodniowym opóźnieniem, czy z dwutygodniowym opóźnieniem. I takich miejscowości w Polsce jest bardzo dużo. I ludzie w końcu zobaczą ten film, ale powiedzmy po jakimś czasie. I myślę, że te 10 dni, czyli od jak jest w piątek premiera, mamy pierwszy weekend, no i potem, żeby przeleciał kolejny tydzień do niedzieli, żebyśmy sobie dali ten czas, żeby nie spoilować, nie wrzucać tego na miniaturki, nie wrzucać tego na fanpage'e, a jeżeli chcemy się odnieść spoilerowo, to żebyśmy sobie to po prostu, nie wiem, gdzieś tam w komentarzach czy w postach kropkowali, albo ustawiali widoczny napis, że uwaga, tu są spoilery, bo tak jak ja powiedziałem na początku, mnie osobiście spoilery nie przeszkadzają, lubię wiedzieć wcześniej, ale większość osób właśnie no chciałaby doświadczyć w kinie tego wielkiego zaskoczenia. Też warto wziąć pod uwagę to, że są ludzie, którzy do kina chodzą bardzo często. Ja na przykład mam kartę Unlimited i na seans Doktora Strange'a pójdę jeszcze drugi czy trzeci raz, a są ludzie, którzy no wręcz zbierają sobie jakieś tam drobne pieniądze, czy mają, nie wiem, kieszonkowo od rodziców odkładają na bilet, żeby akurat iść sobie w ten dzień premiery, czy w weekend premiery, żeby sobie zobaczyć ten film. No i oni potem drugi raz tego filmu nie zobaczą, więc oni tym bardziej doceniają to jednorazowe przeżycie. Albo są ludzie, którzy w ogóle nie oglądają, nie mają potrzeby rewatchowania czegokolwiek, tylko idą na film i nawet jak on jest świetny, jak się fajnie bawili, jak dostarczyło im to sporo rozrywki, to nie odczuwają potrzeby, żeby to rewatchować, żeby to jeszcze raz obejrzeć. No i takie osoby też trzeba uszanować. I właśnie dla nich powinna być taka cisza spoilerowa, żeby
jeżeli nastawiają się na to wielkie wow, wielkie zaskoczenie, że ktoś się pojawił albo coś się fajnego wydarzyło w filmie, żebyśmy dali im taką możliwość, żeby mogli sobie to fajnie w kinie przeżyć. Jak widzicie, ciągle jestem w Łodzi i cóż, czekamy na główną część Festiwalu Fantastyki i Grozy. Będziemy zaraz się udawać właśnie do budynku za moimi plecami, bo tam jest wszystko fajnie zorganizowane i myślę, że to będzie fajnie widać na vlogu. Trzymajcie się, cześć.